Dzień dobry Państwu, minęła 17, zatem zaczynamy. Zaprosiliśmy dzisiaj Państwa na spotkanie historyczne, w zasadzie na taką lekcję historii regionalnej. W zaproszeniu Państwo widzieliście, że dzisiejszy wykład, taki wprowadzający, miał wygłosić dr Paweł Redlarski. Natomiast o swojej kolekcji unikatowych pocztówek miał opowiedzieć pan Zenon Wędzicki, którego witam bardzo serdecznie. Pewnie się Państwo dziwią, że nie witam Pawła Redlarskiego. Mieliśmy dzisiaj pecha, ponieważ do południa już zorganizowaliśmy jedną taką lekcję historyczną dla młodzieży. Paweł tę lekcję poprowadził i zrobił to bardzo dobrze, ale potem się źle poczuł. I niestety jest w szpitalu, więc trzymajmy wszyscy mocno kciuki, żeby jak najszybciej do nas wrócił. Cały czas byliśmy oczywiście w kontakcie i na pytanie, co teraz robimy, Paweł? A Paweł mówi, no mam takie sympatyczne koleżanki w Nowodworku. To jest pani Alina Okonek i pani Aleksandra Wegner. Są to przesympatyczne panie nauczycielki historii, z którymi Paweł współpracuje i pracuje. I te panie oczywiście wygłoszą wykład przygotowany przez Pawła, czyli usłyszycie Państwo to, co Paweł przygotował, ale damskim głosem pani Aliny Okonek, a później oczywiście głos oddamy panu Zenonowi Wędzickiemu, a na zakończenie Państwo oczywiście będziecie mogli zadawać różne pytania. Inżynier Bogdan Zagiel z dowództwa okręgu Korpusu nr 3 w Grodnie skierował pismo do starostwa powiatowego w Tucholi i tucholskiego magistratu, a także kontroli państwowej, naczelnika stacji kolejowej i urzędu pocztowego w Tucholi oraz dyrekcji kolejowej w Gdańsku. W piśmie tym poinformował, że zgodnie z rozkazem rozpoczęła urzędowanie delegacja z dowództwa okręgu Korpusu nr 3, której zadaniem była rozbiórka baraków obozu jeńców nr 7 w Tucholi. W wyniku klęski poniesionej przez wojska rosyjskie do niemieckiej niewoli trafiło około 135 tysięcy jeńców. Do obozu w Tucholi, zlokalizowanego około 3 km od miasta, przybyli głównie żołnierze niższych szarż. Pierwsi przybyli jeńcy. Rozpoczęli budowę ziemianek, których ślady do dzisiaj można dostrzec w lasach, w okolicach osiedla Rudzki Most. Jedną z takich kolekcji jest właśnie kolekcja będąca w moim posiadaniu. Oczywiście była ona tworzona przez wiele lat, praktycznie przez lat 30. Tak się złożyło w moim życiu, że w 1991 roku kupiłem działkę w Rudzkim Moście. Zamiarem kiedyś docelowo wybudowania na niej domu. Gdy w kwietniu 1993 roku przystąpiliśmy do prac ziemnych z ekipą tych robotników budowlanych, których sobie wynająłem, ze zdziwieniem, czy w szczerym polu domek, przyjąłem fakt, że no, w żwirze, w piachu, w jakichś tam resztkach trawy, bo tym jak tam tej roślinności było bardzo mało w tym kilku. Znajdowałem guziki, łuski, jakąś uszkodzoną lampę, która okazała się być lampą karbidową. I to mnie skłoniło do poszukiwań, skąd w takim miejscu znajdują się tego typu rzeczy. Dzięki uprzejmości doktora Jerzego Szwankowskiego, który wówczas był pracownikiem Wydziału Geodezji w Urzędzie Gminy w Tucholi, dowiedziałem się, że to jest właśnie teren, były teren, no, teren byłego obozu niemieckiego. Skojarzyłem wówczas, przecież no wiadomo, jeżeli się wyszło na przykład ze szkoły po lekcjach, to wiadomo, że się chodziło w różne miejsca. Skojarzyłem sobie, że ten pomnik, który jest na zapleczu ulicy Towarowej, to jest właśnie pomnik związany z tym obozem jenieckim. Boleję nad tym, że ta lampa karbidowa mi się nie zachowała, ale część guzików jakiś czy łusek owszem zachowały się, przechowywałem je. Natomiast przypadkiem dowiedziałem się, moją drugą taką dużą pasją życiową też jest numizmatyka, że obóz jeniecki w Tucholi miał własną emisję monet.
tutaj Alinka wspominała, że jeńcy pracowali, otrzymywali wynagrodzenie i to wynagrodzenie mogli spożytkować w tym sensie, że mogli robić zakupy w kantach. Otóż te monety możecie sobie potem Państwo zobaczyć w gablotce. Same są w rewelacyjnym stanie, ale to wynika z tego, że kupiłem je w antykwariacie w Düsseldorfie wiele lat temu. Dzięki temu nie widać ani oznak korozji, po prostu są nowiutkie, jak wyszły, jak to się mówi, spod sztance w mennicy.